Dlaczego tak się uśmiechają do Amerykanów? Dlaczego honorują amerykańskiego generała? Myślę, że jest to element większego spisku, większej całości. PiS miał być takim tylko chwilową pieredyszką ze względu na swoją nieudolność i agenturalność, bo tam jest część jełopów, świń, które sprzedadzą własną matkę, teraz właśnie Misiaczek tam już znowu będzie w mediach brylował, nie? Bartłomiej M. chyba, czy jakiś jeszcze były poseł ten na K, taki jak szef służb, czy jak, tam nie wiem, ale to jest zbieżność przypadkowa nazwisk. Wcześniej już widzimy, co Lipiński wyprawia w KGHM-ie, a dokładnie jego Chrześniak. Oczywiście gazeta rządowa, czyli niezależna Gazeta Polska, już tam broni, że to nie o to chodzi, że wcale świnie nie kradną, one tylko tak ryją, bo spluchniają glebę, no takie różne tam kucopały ludziom opowiadają. Czyli PiS już pokazał swoją gołą i tak dalej przez swoją nieudolność i agenturalność i teraz operacja Żałoba jest już przekręceniem wajchy, że teraz odsuwamy PiS od władzy. Mhm. I moim zdaniem środowiska lewicowe przez tę nominację dla generała Hodgesa pokazują, słuchajcie Amerykanie, nie tylko PiS może z wami gadać, my będziemy waszymi najwierniejszymi sojusznikami. To jest zagrożenie, to jest, myślę, powód, dlaczego generał Hodges został tak uhonorowany. I pytanie, gdzie jest PiS? Gdzie jest towarzysz Sakiewicz z swoimi nagrodami człowieka roku, człowieka tego, śmego? Kogo oni? Gdzie jest Karnowski z Człowiekiem Wolności? Gdzie? W dupie są! I tylko liżą rządową, wiecie co, żeby dostać Judaszowe srebrniki. Tych trzech żołnierzy, nie wiem, czy oni wiedzą, kiedy to się stało, ale no, to wielkie podziękowania dla całej kompanii honorowej Wojska Polskiego. Tych trzech żołnierzy wpłynęło na postawę amerykańskiego generała, głównodowodzącego sił USA w Europie, na temat polskiej armii. Jak on to pięknie mówił. Przy grobie nieznanego żołnierza. Żołnierze tak defilowali. W zimie, w nocy, w deszczu czy tam śniegu. Tak. Jakby wszyscy polscy generałowie i tłumy wiwatujące nie zrobili na odwal się. Charakter first. No piękna, tak, to jest piękna sprawa. Bardzo zwróciłam uwagę, dlatego że powiem szczerze, że mam podobne odczucia, to znaczy kilka lat temu, kiedy przyjechaliśmy z moim mężem do Polski, to też pojawiliśmy się właśnie przy grobie nieznanego żołnierza i też zdaje się, to było co prawda ciepła pogoda, ale padał deszcz i mój mąż po raz pierwszy był właśnie świadkiem tej zmiany warty i też zobaczył właśnie, że tutaj pada deszcz, a oni i stoją, a ci co stoją, to stoją, a ci co idą, to idą, no tak jakby niemal no perfekcyjnie i mój mąż próbował to jakoś przełożyć na tych Polaków, który spotyka w życiu codziennym, na przykład no, w biznesie, gdzie no, zauważył, że jest taka no niestety taka trochę byle jakość jeszcze z czasów komunizmu, nieprecyzyjność, I coś takiego, że Polacy, kiedy o czymś zaczynają mówić, to od razu mówią, dlaczego to będzie problemem, a nie jak pokonać ten problem. A tu zobaczył perfekcję i sam powiedział, że to jednak was takie dążenie do bycia lepszym. To co Melania Trump, kiedy zasiadła w Białym Domu jako pierwsza dama, to wprowadziła taką akcję do best wśród młodych ludzi. I to jest to, co w Amerykanach jest, do best. I mój mąż powiedział, że on to zobaczył właśnie patrząc na tych żołnierzy, że naprawdę my Polacy możemy do best, a przynajmniej do better, ale jakoś no trzeba nas popchnąć, ale to w nas jest. I to ludzie zauważają patrząc chociażby na tych żołnierzy. No to my musimy się trochę teraz starać, żeby nad tym naszym charakterem popracować i żeby pokazać to innym, bo to jest ogromny potencjał. Amerykanie mają do better, czy do best, a my mamy rób ta, co chce ta... Świński kołchoz ma. Dokładnie. Czy nie wprawił cię w zakłopotanie tytuł tej konferencji? Pokój i bezpieczeństwo, termin w oczywisty sposób wywodzący się z Biblii, a odnoszący się do czasów ostatecznych. Kiedy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdą złe dni. Dla mnie to niesamowite, ten biblijny analfabetyzm, który pozwala takiej retoryce przemykać niezauważenie przez opinię publiczną. To oskarżenie pod adresem naszych kościołów i pastorów, że ludzie nie znają takich zwrotów, nie wiedzą, co mają w swoich Biblii.
Biblię. To wina wielu pastorów, nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, że nie uczą w swoich kościołach tego, co mówi Biblia. Cieszę się, że mówi Pan o tym, pastorze. Chciałbym, aby było wielu więcej takich pastorów jak Pan.